Cześć, cześć. Po krótkiej przerwie wracamy do gospodarki wodnoelektrolitowej i dzisiaj zajmiemy się przewodnieniem. I tak jak tak naprawdę wszystkie te odcinki, które będą na temat gospodarki wodnoelektrolitowej, szczególnie na temat odwodnienia, przewodnienia czy gospodarki sodowej, są to tematy, które często nachodzą na siebie, przekładają, więc wiadomo, że nie o wszystkim da się w jednym odcinku powiedzieć. część rzeczy, na przykład związana z zaburzeniami właśnie elektrolitowymi związanymi z przewodnieniem będą na pewno bardziej dosadnie, bardziej obszernie wytłumaczone w odcinkach na temat zaburzenia gospodarki sodowej. Natomiast dzisiaj to przewodnienie jest tematem tak naprawdę też wielo specjalistycznym, tak naprawdę bardzo mocno internistycznym, ponieważ do przewodnienia może prowadzić bardzo wiele różnych schorzeń, o których opowiem właśnie, jak one prowadzą do tego stanu. Przede wszystkim przewodnienie, no to jest taki stan, kiedy jest nadmiar wody w ustroju i przewodnienie również w zależności od osmolalności osocza możemy podzielić na hipotoniczne, jeżeli ta osmolalność wynosi poniżej 280 mOsmol czy mmol na litr czy też izotoniczne i to jest najczęstszy typ przewodnienia. Jest to yy, przewodnienie, gdzie ta osmolalność jest w normie, czyli między 280 a 295 i hipertoniczne, czyli tam gdzie jest dużo tych elektrolitów, osmolalność jest duża. Jeżeli chodzi o tą osmolalność i te hipoizo czy hipertoniczne przewodnienia, to tym głównym elektrolitem, który wpływa na tą osmolalność, to jaka ona jest, jest przede wszystkim sód. No i te różne typy przewodnienia tak naprawdę prowadzą do bardzo podobnych objawów z pewnymi wyjątkami, bo podstawowe objawy przewodnienia też zależą przede wszystkim od czynnika, który je wywołuje, bo tutaj bardzo wiele różnych zjawisk może do niego prowadzić, ale to, co jest typowe, to mierne zwiększenie ciśnienia tętniczego i ośrodkowego ciśnienia żylnego, no bo po prostu objętość osocza będzie większa. Ale również to przewodnienie, ta za duża ilość płynu powoduje, że ten płyn przenika do tkanek, powodując obrzęki. I obrzęki tak naprawdę są najważniejszym podstawowym objawem przewodnienia, który informuje nas o tym nadmiernym balaście wody w organizmie. Tutaj na obrazku są takie obrzęki ciastowate, głównie na nogach czy w okolicach kostek, ale tak naprawdę, jeżeli mamy do czynienia z pacjentem leżącym, to u niego obrzęki będą lokalizowały się w okolicy kości krzyżowej, więc wtedy podczas badania takiego pacjenta to tam będziemy sprawdzać, czy pacjent jest na przykład przewodniony. Więc opowiedzmy sobie najpierw o tych przyczynach obrzęków, obrzęków izotonicznych, tego przewodnienia i tych obrzęków. Wyróżniamy trzy podstawowe grupy yy, schorzeń sercowych, wątrobowych i nerkowych, które w dosyć podobnych, ale troszkę innych mechanizmach. Ostatecznie prowadzą do powstawania obrzęków. Jeżeli chodzi o serce, to głównie chodzi o niewydolność serca, która jest też naprawdę stanem takim końcowym wielu różnych chorób serca. Ale sens tutaj w tym wszystkim jest taki, że w przypadku niewydolności serca zmniejsza się pojemność minutowa, zmniejsza się ta ilość krwi wyrzucana na obwód w czasie. W związku z tym, że ta pojemność minutowa spada, to również spada przepływ i perfuzja przez tkanki, w tym przez bardzo czułe na perfuzję nerki. I w momencie spadku tej perfuzji nerkowej dochodzi do aktywacji układu renina, angiotensyna, aldosteron. Tak? Aparat przykłębuszkowy wyczuwa to zmniejszone ciśnienie i w związku z tym y, aktywowany jest układ renina, angiotensyna, aldosteron. Wydzielana renina przez aparat przykłębuszkowy, potem angiotensynogen zmienia się do angiotensyna syny drugiej, która pobudza wydzielanie przez korę nadnerczy aldosteronu, który ten aldosteron zwiększa resorpcję sodu i zwiększa z tym resorpcję wody, czyli ostatecznie dojdzie do zwiększenia ciśnienia hydrostatycznego, bo będzie gromadził się płyn, będzie gromadziła się woda razem z sodem, ale w związku z tym, że pojemność minutowa jest, jest niewystarczająca, to ta krew zalega na obwodzie. W zależności czy ta niewydolność serca jest bardziej prawo czy lewokomorowa, to albo w przypadku lewokomorowej zalega w płucach i wtedy dochodzi do obrzęku płuc, przesięku, czy też jeżeli chodzi o bardziej prawokomorową, no to na obwodzie, w żyłach obwodowych prowadząc, tak naprawdę do przesięków, no bo zwiększone ciśnienie hydrostatyczne, bo ciśnienie hydrostatyczne razem z ciśnieniem onkotycznym to są te dwa czynniki, które warunkują przepływ w kapilarach. Płynu. I w momencie tego zwiększonego ciśnienia hydrostatycznego, ten płyn jest znaczeń wyrzucany do przestrzeni śródmiąszowej, prowadząc ostatecznie do obrzęków, czyli gromadzi się płyn, gromadzi się woda, zwiększa się ciśnienie, które jest zwiększone na obwodzie, ponieważ serce nie jest w stanie dalej odpowiedniej objętości krwi przepompować. Jeżeli chodzi o wątrobowe przyczyny, głównie tu mówimy o wszystkich chorobach wątroby, które prowadzą do niewydolności wątroby, do marskości wątroby. I w przypadku marskości wątroby dochodzi do zwiększenia ciśnienia wrotnego, czyli ciśnienia w żyle wrotnej, ponieważ no, ta krew wrotna nie może odpowiednio prosto przez wątrobę przepłynąć w związku z tymi wszystkimi zmianami bliznowaciejącymi, włóknistymi w wątrobie. I wzrost ciśnienia wrotnego sprawia, że ciśnienie hydrostatyczne w naczyniach wrotnych wzrasta, a promuje to przesięg płynu, gdzie? Do jamy potrzebnej. Również z marskością wątroby związane są pewne zaburzenia naczyniowe, ponieważ różnego rodzaju związki naczynio-rozszerzające znajdujące się we krwi nie są prawidłowo rozkładane w związku z niewydolnością wątroby. Więc dochodzi do uogólnionego rozszerzenia łożyska naczyniowego, co sprawia, że perfuzja przez niektóre tkanki jest zaburzona, w tym. Perfuzja przez nerki. Zmniejszenie perfuzji nerkowej tak dalej również prowadzi do aktywacji układu renina angiotensyna aldosteron. Podobnie jak w przypadku zwiększonego ciśnienia wrotnego, przesięg tych płynów sprawia, że zmniejszona jest no ta objętość krążąca tego osocza w naczyniach, więc perfuzja nerkowa również jest zaburzona. Tym czynnikiem, który odpowiada za ciśnienie onkotyczne są albuminy, i albuminy są głównie produkowane w wątrobie. W przypadku marskości albuminy nie są produkowane w odpowiedniej ilości, przez co ciśnienie onkotyczne spada, czyli to ciśnienie, które utrzymuje płyn w naczyniu i zapobiega jego przedostawaniu się poza kapilary. W tym wypadku spada. No, mała ilość albumin dodatkowo będzie promowała przesięki i obrzęki i ostatecznie również zmniejsza objętość krwi krążącej, która zmniejsza perfuzję nerkową i napędza układ renina angiotensyna aldosteron, co prowadzi do obrzęków. W przypadku różnych nerkowych schorzeń, no to też tutaj mechanizmy są dosyć różne i nie do końca w pełni poznane, ale przede wszystkim różne uszkodzenia nerek prowadzą do zmniejszenia perfuzji nerkowej aktywacji układu renina angiotensyna aldosteron, ale również na przykład w zespole nerczycowym dochodzi do zwiększonej utraty białka, przede wszystkim albumin z moczem, przez co ta ilość albumin i ciśnienie onkotyczne również spadnie. Wszystkie te mechanizmy prowadzą do gromadzenia się płynu i promowania prześnikania tego płynu poza tkanki, ostatecznie prowadzą do obrzęków, które tutaj związane są z przewodnieniem organizmu. Jeżeli chodzi o metody leczenia obrzęków, w leczeniu obrzęków izotonicznych przede wszystkim musimy skupić się na przyczynie. Na tym, co powoduje te obrzęki, na przykład nieodpowiednio leczona niewydolność serca, która powinna być leczona tak jak niewydolność serca. W przypadku takich obrzęków dosyć istotna jest również dieta ubogosodowa i ograniczenie podaży płynów, no bo skoro organizm jakby w tych stanach sam zatrzymuje dodatkową ilość wody, to podawanie dodatkowej ilości wody no jest no, głupie, że tak powiem, no bo w żaden sposób nie pomoże. A często ostatecznie, żeby pozbyć się tych obrzęków, tego nadmiaru wody, potrzebujemy diuretyków, czyli leków, które pomagają nam usunąć ten nadmiar wody. I na pewno pamiętacie z pierwszego odcinka o gospodarce wodnoelektrolitowej są te specjalne kanały zlokalizowane w nefronie, w kanaliku w, w pętli Henlego, w tym ramieniu wstępującym NKCC, te kanały dla sodu potasu chlorków, które są hamowane przez furosemid czy torasemit, czyli diuretyki pętlowe, jak również w kanaliku krętym dalszym kanał NCC, chłamowany przez tiazydy, czyli hydrochlorotiazyd czy indafamid. I na końcu są te współdziałające kanały ENAK i ROMK, które są w dużej mierze zależne od działania aldosteronu, który napędza resorpcję sodu przez zwiększenie ilości pomp sodowo-potasowych na tej powierzchni, e, tych komórek wyścielających kanaliki od strony, właśnie krwi. I w momencie, tutaj jest kolejna grupa diuretyków, leków, które zwiększają wydalanie. Elektrolitów, a z tym wydalanie również wody. I to jest spironolakton i eplerenon, które są antagonistami, blokerami, receptorów dla mineralokortykosteroidów, czyli krótko mówiąc dla aldosteronu. Jeżeli chodzi o stosowanie diuretyków to bardzo ważne jest żeby stosować najmniejsze skuteczne dawki diuretyków, żeby pacjenta znowu nie wprowadzić w stan odwodnienia czy poważnych zaburzeń wodnoelektrolitowych, przede wszystkim elektrolitowych, no bo w związku z stosowaniem diuretyków usuwamy, uciekają nam elektrolity. Pamiętamy w pętlowych uciekają nam sody, potasy, ale również wapń w diuretykach tiazydowych uciekają nam sody, natomiast poziom wapnia może wzrastać. Natomiast w antagonistach spironolakton eplerenon oprócz tego, że spada nam ilość sodu, no to będzie nam rosła ilość potasu we krwi, bo tutaj akurat to jest przeciwległy, ten, te, te, ta wymiana tak, z kanałem enak i rąk, Dlatego warto zawsze stosując diuretyki sprawdzać u pacjenta elektrolity, czy nie wprowadzamy pacjenta w jakieś zaburzenia elektrolitowe, przy okazji odwadniając go. Niestety istnieje pewna grupa pacjentów z zaawansowaną bardzo chorobą nerek, która może nie odpowiadać na diuretyki. Diuretyki niestety... To te obrzęki są oporne na leczenie, i takie oporne na leczenie diuretykami obrzęki są często wskazaniem do dializoterapii, gdzie ta nadmiar ilość tego płynu jest usuwana. Przejdźmy teraz do przewodnienia z zaburzeniami elektrolitowymi, czyli hiper- i hipotonicznego przewodnienia. W przypadku hipertonicznego przewodnienia przyczyną może być na przykład podawanie pacjentowi hiper albo izotonicznych roztworów NaCl, jeżeli pacjent ma niewydolność nerek, czyli nadmiaru tego płynu on nie jest w stanie się pozbyć, tak samo jak nadmiaru elektrolitów podawanych. I również na przykład to jest może mało życiowe, ale spożywanie wody morskiej, no bo pacjent wtedy spożywa wodę, owszem płyny, ale to są płyny hipertoniczne. I on tych płynów hipertonicznych sporo przyjmuje, przyjmuje, przyjmuje. No a to sprawia, że to stężenie tych jonów jest coraz większe, więc pragnienie jest coraz bardziej pobudzane, więc dochodzimy do takiej pętli nieskończonego, Pragnienia związanego z przeładowaniem elektrolitami. Też często u małych dzieci karmionych jakimiś papkami, które mają za dużo elektrolitów, albo na przykład pacjentów y, z, karmionych przez zgłębnik, to podawane są duże, czasami duże ilości też dodatkowo elektrolitów, których pacjent nie jest w stanie się pozbyć, bo to są bardzo zatężone te kaszki. I w wyniku tej hipertonii, czyli zwiększonej osmolalności w osoczu i dużej objętości płynów, mimo wszystko, ta zwiększona osmolalność prowadzi do tego, że płyny również przenika dodatkowo jeszcze z komórek, czyli dodatkowo komórki się odwadniają. I może to właśnie doprowadzi też przede wszystkim do zaburzeń świadomości czy hipertermii, które bardziej wynikają z hipernatremii nadmiaru sodu. tak? I leczeniem zazwyczaj w hipertonicznym jest dieta przede wszystkim bezsolna, stosowanie diuretyków pętlowych, które mają usunąć nadmiar tych elektrolitów. Czy też stosowanie później w podawaniu, w nawadnianiu u pacjentów raczej tutaj płynów hipotonicznych, takich jak 5% glukoza. W przypadku przywodnień hipotonicznych, no to mogą być na przykład przyczyny sercowe, wątrobowe, nerkowe, o których mówiłem jako o przyczynach obrzęków izotonicznych, ale mogą prowadzić one przez to, że zmniejsza się objętość efektywnej krwi krążącej mimo tego. Że tego płynu jest za dużo, ale on jest w tkankach, a nie we krwi, to wtedy pobudzana jest wazopresyna do wydzielania przez tylny płat przesadki mózgowej, i ta wazopresyna prowadzi do zwiększonej resorpcji wolnej wody. Czyli resorbowana jest w nerkach woda bez elektrolitów, przez co właśnie zwiększa się dodatkowo jeszcze ilość tej wody, jeszcze się zwiększa bez elektrolitów, czyli prowadzi to do zmniejszenia osmolalności, i wtedy to przewodnienie może stać się przewodnieniem hipotonicznym. Tak samo nadmierna podaż płynów hipotonicznych, czy niedobory hormonalne, bo hormony tarczycy też w równowadze elektrolitowej są bardzo ważne, czy glikokortykosteroidy, które są ważne, bo one działają na te ROMK, ENAK, tak? czyli na tą resorpcję sodu z usuwaniem potasu i wtedy ten sód razem z wodą nie może być resorbowany, czyli może doprowadzić to do zmniejszenia elektrolitów ilości, tak, czy zespoły takie jak SIADH, które mogą być związane z takim prawidłowym, ortotopowym, czyli przez podzgórze do przesadki uwalniamy ADH, czyli wazopresynę, albo też czasami przez różne, w różnych chorobach nowotworowych ta tkanka nowotworowa może nadmiernie wydzielać wazopresynę, a ta wazopresyna, tak jak mówiłem, ona resorbuje wolną wodę, czyli wodę bez elektrolitów z powrotem, tak, przez co może się rozwodnić, że tak powiem ten pacjent i ta ilość elektrolitów będzie i osmolalność będzie mała. Jeżeli popatrzymy tutaj też na ten taki obrazek, no to w osoczu będzie mała osmolalność, natomiast normalna będzie w płynie wewnątrzkomórkowym, przez co tak naprawdę względem osocza wewnętrzne komórek będzie hiperosmolalne, co może prowadzić do napływu wody do komórek i obrzęku komórek. Szczególnie na obrzęk wrażliwe są komórki ośrodkowego układu nerwowego. I w przewodnieniu, zwłaszcza tym hipotonicznym może dojść do brzęku mózgu drgawek śpiączki, które właśnie są elementem tego obrazu brzęku mózgu. I tutaj w leczeniu przede wszystkim istotne jest ograniczenie podaży płynów dalszych i ostrożne wyrównywanie zaburzeń gospodarki sodowej, bo tutaj szczególnie istotna jest hiponatremia. I O hiponatremii będę bardzo dużo opowiadał w przyszłym odcinku, który będzie szczególnie jej poświęcony. Dzięki bardzo za ten odcinek, zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale, a jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia.